Koniec głośnego procesu w sprawie tragedii, do której ponad 2 lata temu doszło na ulicy Mickiewicza w Katowicach. Kierowca PKM Katowice przejechał wtedy 19-letnią kobietę. Zginęła na miejscu. Sąd nie miał wątpliwości, że oskarżony jest winny. Jeśli wyrok się uprawomocni, Łukasz T. spędzi w więzieniu 16 lat. Łukasz Kądziołka. To był jeden z najgłośniejszych procesów ostatnich lat. Dzisiaj, po prawie roku, dobiegł końca. Sprawę Łukasza to prosimy najpierw strony, czyli obrońców, oskarżycieli, posiłkowych pełnomocników. 31 lipca 2021 roku przed godziną 6 rano na ulicy Mickiewicza w Katowicach kierowca autobusu linii numer 910 dojechał do grupy ludzi, którzy szarpali się na ulicy. Nagle ruszył. Najpierw potrącił jedną osobę, a następnie wjechał w kolejne. Cała sytuacja skończyła się tragicznie. Działając z zamiarem bezpośrednim, chcąc pozbawić życia więcej niż jedną osobę, a to znajdujących się na jezdni przed stojącym autobusem Barbarę Szafraniec, Łukasza Machonia i Artura Z. gwałtownie ruszył w ich kierunku. Najechał na stojącą na jezdni zwróconą tyłem do czoła autobusu Barbarę Szafraniec, powodując jej upadek. Pod kołami znalazła się 19-letnia Barbara Esz. Kierowca ciągnął ją po ziemi przez kilkadziesiąt metrów. Sędzia długo wyliczała obrażenia, które doprowadziły do jej śmierci. Oskalpowanie głowy z wieloodłamowymi złamaniami czaszki, zarówno w obrębie pokrywy, jak i podstawy. Sąd przychylił się do zarzutów postawionych przez prokuraturę i uznał, że oskarżony jest winny wszystkich czynów, w tym tego najpoważniejszego, czyli zabójstwa 19-letniej Barbary ze Świętochłowic. Wobec oskarżonego karę łączną 16 lat pozbawienia wolności. Śledztwo wykazało, że kierowca prowadził pod wpływem środków psychoaktywnych. W próbce jego krwi wykryto obecność tramadolu. Jak stwierdziła sędzia, Łukasz T. zachował się w sposób, którego nie da się wytłumaczyć. Prokuratura chciała dla niego 25 lat pozbawienia wolności. Kwestia kary jest oczywiście tą kwestią, która najbardziej będzie prokuraturę tutaj interesować. Dokładnie zapoznamy się z treścią pisemnego wyroku, a następnie uzasadnienia i będziemy podejmować decyzje odnośnie ewentualnych środków odwoławczych. Odwołanie na pewno złoży obrona, która chciała uniewinnienia Łukasza T. My dalej uważamy, że to jest wypadek. To tylko na ten moment, nie mam więcej danych, uzasadnienie było krótkie. O tym, że kierowca zabił celowo, przekonany jest ojciec Barbary Esz. Jeszcze wczoraj Łukasz T. go przepraszał, ale on nigdy tych przeprosin nie przyjmie i uważa, że oskarżony powinien zostać skazany na co najmniej 25 lat więzienia. Bo zwykłe zabójstwo, bo mógł zatrzymać autobus, mógł wezwać policję, nie musiał jechać. Zdaniem drugiej strony Łukasz T. poniesie odpowiedzialność również za tych, którzy przyczynili się do tego, co wydarzyło się ponad 2 lata temu na ulicy Mickiewicza. Co oni robili na tej drodze? No to znaczy się, oni mogą być na ulicy, robić co chcą. Zgodnie z wyrokiem jego syn musi wypłacić nawiązki w wysokości 220 tysięcy złotych na rzecz partnera i dzieci Barbary Esz. Wyrok nie jest prawomocny, strony mogą się od niego odwołać w ciągu 7 dni.